Dobry wieczór, Weronika Zając, TV Reklama. Znajdujemy się na drugiej konferencji Alcomaster, a wraz ze mną Pedro, cześć. Siema, siema, siema. Jak tam nastrój? Jak się czujesz dzisiaj? Bardzo dobrze się czuję, jestem wypoczęty, wyluzowany i gotowy do działania jutro, także spoko. Patrzę, że też taki opanowany. Po prostu, czy to jest tak, że jak jesteś dzień przed jakimś wielkim wydarzeniem, to nagle wszystkie emocje spadają i jest pełen luz? Znaczy, może nie spadają, bo emocje są jakieś tam, tylko że jestem opanowany, ponieważ jestem przygotowany, myślę. No, teraz odpoczywałem w ogóle od imprezy, jestem taki wypoczęty. Usłyszałem zadania dzisiaj, to wiem, że jesteśmy mocniejsi, nie boję się tych zadań. Nie jestem pewny siebie po prostu, dlatego taki wyluzowany może. Pewnie, no pewność siebie zawsze pomoże. A powiedz mi, skoro skupiłeś się pewnie na treningu siłowym, tak? To co właśnie z tym drugim treningiem alkoholowym? Czy to nie jest ważne, żeby o to dbać? A wiem. No zgadza się. Skupiłem się tak, na treningach bardziej sportowych, ale to tylko tak dla siebie, bo i tak lubię trenować co jakiś czas. Nie, że jakiś jestem zafascynowany w treningach na siłowni czy coś, ale tam gram w piłkę troszkę, na siłkę też sobie lubię od czasu do czasu iść. Skupiłem się na takich treningach, żeby się czuć po prostu lepiej pobudzony i taki gotowy do działania. A właśnie alkoholowo odwrotnie, bo odpuściłem całkowicie alkohol przez 3 tygodnie, potrzebowałem odpoczynku od alkoholu i teraz jestem taki, że nie czuję wstrętu do alkoholu, dlatego też lepiej mi pójdzie w alkoholu. Siema, kompanie. Siemanko, tutaj jeszcze Alan Kwieciński, hej. Cześć, a ty jesteś nowa, co? Może i tak. Skoro jesteście razem, to chciałbym się zapytać, jaką strategię macie na jutro? A masz fajny sposób wypowiadania, takie wymowy, taki, nie? Bardzo ładnie, no. Dziękuję bardzo. Słuchamy. Taki wyuczony taki już. Sposobu nie mamy. Ale my się nawet żeśmy nie szykowali zbytnio do tego, dlatego że, no zobacz, jeden placek, drugi placek, gdzieś tam się szwenda. Okej, czyli tak samo jak u Pedra, u ciebie pewność siebie jednak na pierwszym miejscu. Znaczy wiesz, wiemy z kim gramy, więc... Nie obawiamy się ich po prostu. Okej, a jeżeli chodzi o jakieś wasze plany zawodowe na końcówkę tego roku albo na przyszły, jakaś może kolejna gala, to powiedzcie na ten temat. Może najpierw Pedro? Jeśli chodzi o galę Alcomaster, to słyszałem, że ma być 2 zaraz w lutym, więc spoko. No dla mnie to... To jest dla mnie idealna gala, ponieważ są zawody takie jakby sportowe, zręcznościowe, także nie ma z tym problemu dla mnie. Jeszcze do tego alkohol też nigdy nie miałem z tym problemu, dlatego, dlatego mogę na drugą od razu iść, nie? Jutro wygrywamy i lecimy na drugą, no. A Alan, co ty o tym powiesz? Ja niestety mam mocne plany sportowe, jeżeli chodzi z początkiem nowego roku. Dostałem jeszcze dzisiaj telefon centralnie, że możliwa będzie taka sytuacja, że jeszcze zawalczę w tym roku. Więc zobaczymy, nie? No ja nie mówię nie, ale jeżeli ma być gala Alcomaster w lutym, to na pewno na niej nie wystartuję. No słyszymy tutaj wszyscy, że jesteście mocno nastawieni na zwycięstwo. Jak w takim razie opijecie ewentualny sukces dnia jutrzejszego? Opijecie może jakoś inaczej? Jak będziecie świętować to, że wygracie? No ja ogólnie robię imprezę. Taką dwudniową, więc porządzimy tam ze znajomymi, no i co? Jak tu będzie mi mało, to po prostu jeszcze będę miał 2 dni na to, żeby się doprawić. Rozumiem, że Alan, będziesz na tej imprezie. Jeszcze raz? Rozumiem, że będziesz na tej imprezie. Staram się być, chociaż nie planuję długiego afteru z tego względu, że mam plany na niedzielę, poniedziałek i wtorek. I rozumiem, że to są plany bez alko. Nie, właśnie nie. Ale gdzie mam relaks. Nie, muszę trochę odpocząć, zrelaksować się. Ciężki okres przede mną, więc chcę się trochę odpocząć i zrelaksować. A jak chłopaki dbacie o równowagę w życiu, bo to też jest istotne. Równowaga w czym? W życiu. No po prostu nie może być cały czas impreza, tylko wiadomo, że jest na to czas. Ale ja na przykład potem, na przykład jak przestaję imprezować, to na przykład mnie 2 tygodnie, 3 tygodnie nie ma i sobie robię swoje rzeczy tam, nie imprezuję. Nie mam tak, że na przykład, a dzisiaj się napiję kieliszek, jutro 2, że codziennie coś tam łyknę, tylko albo nie piję, albo piję, nie? Jak lecę w melanż, to ostry, a jak nie piję, to nie piję w ogóle, więc to jest taka równowaga moja zachowana. Okej, a Alan? Jest czas na imprezę, jest czas na załatwianie spraw, jest czas na sport, prawda? Głównie wiadomo, że głównie w moim życiu towarzyszy sport, ale jest czas właśnie tak jak teraz. Więc traktuję to jako zabawę. Teraz ten czas tutaj traktuję jako zabawę i jako, może taki nie, bo wiem, że jak kręciliśmy program, to trwało to 2 tygodnie grubej najebki, a jak jest teraz, to 1 dzień, to co to jest tak naprawdę, nie? Czyli lajcik, co? Dla motorki, nie? No dobra, chłopaki, trzymamy za was kciuki, dziękuję bardzo. Miło z twojej strony, dzięki, że trzymasz. Dziękuję bardzo. Wygramy dla ciebie. Dziękujemy.